Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu, w którym tu dzisiaj miejscu będziemy dokonywali otwarcia nowej inwestycji przebudowanego ronda, tak zwanego ronda plastikowego. Myślę, że to dzisiaj dobry dzień dla miasta Turku, dla powiatu tureckiego. Właśnie wracam również z Rady Społecznej w szpitala, gdzie dzisiaj pracowaliśmy nad zmianami w planie finansowym. No ale dzisiaj w tym miejscu głównie infrastruktura i tak jak wcześniej zadeklarowaliśmy, że będzie ta inwestycja przeprowadzona, ona została zrealizowana i dzisiaj możemy się cieszyć, że wjeżdżając tutaj do Turku, no i raz, że bezpiecznie i odpowiednie elementy techniczne zostały zamontowane. Myślę, że tutaj pan przedstawiciel zarządu projektowych kilka słów, że będzie jakieś pytania, to również dopowie. Natomiast sama inwestycja kosztowała około 350 tysięcy złotych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, spółka miejska w Turku. Właśnie chcemy ten projekt zrobić tej dokumentacji, żeby przedłużyć tam do ulicy Tomdowską i tutaj do tej Uniejowskiej, tam, żeby połączyć te remonty. To może... Prace polegały w głównej mierze na rozbiórce dotychczasowych elementów ulic, to jest krawężników i starych klutek chodnikowych. Wykonanie dodatkowych wpustów zapewniających lepsze odwodnienie terenu ronda. Wykonanie poszerzeń dla lepszego poruszania się po tym rondzie. Wykonanie nowych krawężników, wykonanie frezowania z wyrównaniem, które zostało wykonane przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Wykonanie warstwy sieralnej i wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego. Łączna kwota, tak jak tutaj pan starosta wspomniał, opiewała na kwotę 339 tysięcy. Do tego jeszcze koszt masy ułożonej, koszt pracy, jaka została włożona tutaj przez Zarząd Dróg Powiatowych, kształtuje się na poziomie około 100 tysięcy złotych. Były też przebudowane wcześniej przez PGKiM urządzenia infrastruktury podziemnej, takie jak wodociąg i kanalizacja sanitarna. Z takich trudności technicznych, o czym należało tu wspomnieć, największym wyzwaniem było dostosowanie sytuacyjne, wysokościowe tych krawężników w celu zapewnienia odpowiedniego spływu wód opadowych z tego ronda. W dużej mierze zawdzięczamy tutaj to wykonawcy pracy, że udało się tak to zrobić, jak również w ścisłej współpracy z kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych, panem Andrzejem Paruszewskim.